Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie o utworach Fryderyka Chopina. Dziś otwieramy cykl filmów o sonacie H-moll op. 58, ostatniej sonacie na fortepian napisanej przez Chopina i właściwie drugiej, którą wydał i którą napisał. Jak wiemy, pisanie sonat to nie przychodziło łatwo, zresztą żadnemu z romantycznych kompozytorów, ale ciekawa rzecz, że Chopin po pierwszej sonacie jeszcze jednak poczuł, że nie wszystko zostało powiedziane przez niego w tej formie i że może jeszcze coś dodać. I chwała mu za to, można by powiedzieć. Sonata H-moll, napisana właściwie w roku 844, wydana w 1945, a więc na 5 lat przed śmiercią napisana. To jest najdojrzalszy Chopin. Chopin, który konstruuje w tym czasie już swoje największe, absolutnie arcydzieła, takie jak Barcarola, takie jak Polonez Fantazja, takie jak Nocturne op. 62, Mazurki op. 59. A więc wkracza w ten swój decydującą fazę, w tą swoją decydującą fazę twórczości. I jest bardzo płodny. Jest tak również w tej sonacie. Osobiście sonata ta towarzyszy mi od pierwszego roku studiów, gdzie na pierwszym roku studiów na Katowickiej Akademii Muzycznej odważyłem się nauczyć tego utworu, choć byłem jeszcze wtedy do niego za młody. Wykonałem go nawet na pierwszym egzaminie końcowym na pierwszym roku, dostając wtedy, pamiętam, bodajże 22 punkty na 25 możliwych. Więc nie tak źle jak na pierwszy rok, jak na granie utworu Chopina, tak wielkiego, który był dla mnie za trudny w tamtym czasie. Pamiętam, że potem po roku bodajże, albo pół roku grania tego utworu od czasu do czasu zostawiłem go tak naprawdę na co najmniej 7-8 lat. Zupełnie go nie grając. Po tych 7-8 latach przerwy, wydaje się to abstrakcyjne, a jednak naprawdę tak było, wróciłem do niego i jakby to był dla mnie nowy utwór w pewnym sensie. Palce coś pamiętały, ale głowa niewiele i uczyłem się go na nowo. Poznawałem go już oczywiście jako zupełnie inny człowiek. No i od tego czasu, kiedy powtórzyłem go dobrze, właściwie mój związek z tym utworem już trwa nieprzerwanie. Prawie nieprzerwanie, bo włączyłem go do jednego programu koncertowego, który gram bardzo często i zacząłem go wykonywać bardzo często, zawsze z gigantyczną satysfakcją, wręcz fizyczną przyjemnością w wykonywaniu każdej nuty tego utworu. I cóż, uważam ten utwór za mój ukochany, za mój numer jeden utwór. Jeśli ktoś pyta mnie o jeden utwór, kiedyś mnie ktoś zapytał, jeśli mógłbym podać jeden utwór Chopina, który jest moim ulubionym, bez wahania podaję ten. Oczywiście mam wiele utworów, które kocham, ale jeśli mam wybrać jeden, to wybrałbym ten. Z racji tego, że mamy cztery części, prawda, tak jak to w sonacie ma być. I na przestrzeni tych czterech części Chopin właściwie opowiada o wszystkim. Pokazuje się z każdej strony. Utwór jest dopowiedziany. Przez niektórych muzykologów i współczesnych Chopinowi również kompozytorów jest według nich wręcz przepowiedziany, to znaczy zawiera za dużo treści, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. Ale ja uważam ten utwór za jedną z największych sonat romantycznych i największe arcydzieło napisane na fortepian z tamtych okresu. Natomiast na stronie Instytutu Chopina pod hasłem Sonata H-moll czytamy takie słowa. Sonata wchodziła w świat nie bez oporów. Nie podobała się Listowi. Tak, List mówił, że to już Chopin, już niech zostanie przy nokturnach, niech pisze mazurki, ale do większych form się nie nadaje. Zupełnie to jest dla mnie niepojęte. Nix znalazł w niej nadmiar motywów. Chodziło o część pierwszą, będziemy o tym rozmawiać.
Kolejny muzykolog, bardzo słynny, Leichtentritt, brak koncentracji. Jeden z angielskich biografów był zdania, iż namiętność finału przekracza granice przyzwoitości. Przekonamy się za tydzień. Najbardziej krytycznie odniósł się do sonaty kompozytor Vincent d'Indy. Uznał wysoką inwencję melodyczną, ale zarzucił brak zmysłu konstrukcyjnego. Czy tak rzeczywiście jest? Również się przekonamy. Nawet Żeleńskiemu wydała się część pierwsza sonaty, mimo genialnych szczegółów, dziełem zupełnie chybionym, proszę Państwa. Coś podobnego. Powiem szczerze, że jest to bardzo dziwne, ale oczywiście są również słowa pozytywne. Jarosław Iwaszkiewicz napisał, że muzyka Chopina w sonacie H-moll uosabia swoją kulminację. Z tym się zgadzam. Arthur Hedley napisał, w jej czterech częściach znajdujemy najpiękniejsze melodie, jakie kiedykolwiek napisane zostały na fortepian. I tym pięknym cytatem, którym się utożsamiam, kończę już cytaty i rozpoczynam właściwą analizę. Czynię to, jak Państwo widzą, z niezwykłym entuzjazmem, gigantyczną radością, ponieważ dziś dzielę się z Państwem tym, co najbardziej kocham. A czyż może być coś piękniejszego? Daję Państwu prezent w postaci grania oraz opowiadania i dzielenia się zachwytem nad utworem, który uważam, że bardzo dobrze rozumiem, ponieważ zresztą widać to po nutach. Kiedyś w polezie Asdur pokazywałem Państwu nuty, jak wyglądają nuty pianisty po kilkunastu latach pracy nad utworem. Tu mamy podobną sytuację. Nuty już ledwo przędą, ale no nie mogę się ich pozbyć, ponieważ mam tu wszystkie notatki z mojej pracy i bardzo ciężko jest mi teraz grać ten utwór, czy pracować nad nim z nut czystych. Utwór jest... Mam tu nawet daty lekcji, proszę Państwa. Zapisywałem sobie daty lekcji z moim profesorem w Katowicach. Między innymi mamy tu datę 14 września 2004 rok. Ileż to lat temu było? 27 sierpnia 2004 rok. Nie czuję się staro, ale gdy czytam te daty, czuję upływający czas. Tyle, że ten czas akurat w tym przypadku działa na moją korzyść. I dlatego, gdybym te filmy nagrywał Państwu 10 lat temu, na pewno nie byłyby one tak bogate w treść, jak będą teraz. No to taki osobisty wstęp, na który sobie czasami w tych filmach pozwalam. Mam nadzieję, że nie jest dla Państwa w jakikolwiek sposób nużący. Myślę, że on musi być z racji tego, żeby Państwo nie dziwili się mojej wielkiej radości i entuzjazmowi, który będzie towarzyszył właściwie opowiadaniu o każdej nucie tego utworu. Sonata ma cztery części. Chopin kontynuuje tradycję Beethovena i Mozarta. Część allegro sonatowe, a więc forma sonatowa, o której już opowiadałem, Państwo doskonale wiecie, jak jest zbudowana. Następnie scherzo, następnie część wolna i na zakończenie rondo. A więc finał już taki prawdziwy, tradycyjny. Nie żadne dziwolągi, jak w sonacie bemol, tylko po prostu grzeczny. Znaczy on nie jest taki grzeczny, bo jest namiętny, ale formalnie jest to po prostu rondo. Wszystko tak, jak być powinno. I teraz... Znów, Chopin wchodzi w klatkę formalną w postaci allegra sonatowego, w postaci sonaty, a jednocześnie ma wolność wypowiedzi. Potrafi połączyć te dwie rzeczy w sposób genialny. Absolutnie potępiam wszystkich krytyków, chociaż każdy ma prawo do swojej opinii. Ale ja mam prawo też do potępienia krytyków tego dzieła. Rozpoczynamy. Część pierwsza. Forma sonatowa. A więc dla przypomnienia bardzo szybciutko temat pierwszy, następnie most, następnie temat drugi w tonacji durowej, ponieważ musi być kontrastujący do pierwszego. Następnie epilog, potem i to jest ekspozycja powtórzona. Powinna być powtórzona.
Choć przyznam się Państwu, że ja nigdy tej ekspozycji nie powtarzałem publicznie. I powiem szczerze, że teraz, jak o tym myślę, nie powtarzałem publicznie dlatego, że przekonał mnie, a wręcz spacyfikował mnie mój profesor Józef Stąpel z Katowic, który kategorycznie mi ją wykreślił. Powiedział, że ta sonata i tak jest za długa, że ta ekspozycja jest sztuczna, sztucznie powtórzona, że Chopin to zrobił tylko dlatego, bo tak robili Beethoven, Mozart, Haydn i żeby zachować tradycję, to kazał ją powtórzyć, ale że tak naprawdę to jest zbyt długie i żeby tego lepiej nie powtarzać. Być może miał rację, ale jak teraz już jako samodzielny artysta na to patrzę, to się waham. I myślę, że to na pewno zależy, gdzie będę to grał, bo jak grywam to na przykład w Norwegii albo gdzieś w Ameryce Południowej, gdzie publiczność nie jest przyzwyczajona do muzyki klasycznej, to faktycznie powtórzenie ekspozycji w tym utworze może sprawić, że on już naprawdę będzie zbyt długi i koncentracja słuchacza ulegnie degradacji. Czy faktycznie potrzeba powtarzać ekspozycję? To jest pytanie otwarte. Tak jak Państwo wiecie, ja wychodzę z założenia, że zawsze trzeba teraz. Więc tu jest... Sprawa jest otwarta. Generalnie wypadałoby to zrobić. I tak też Państwu to opowiem, aczkolwiek w nagraniu, które Państwu zaproponuję moim później, tego robić nie będę. Więc nie będę tutaj konsekwentny i już się tłumaczę. Następnie przetworzenie, a więc przetwarzanie tematów. Po czym repryza. Repryza, czyli powinna być ekspozycja powtórzona bez właściwie większych zmian. No i koda na zakończenie. A teraz już skupmy się na ekspozycji i na całej sonacie. Oto pierwszy temat sonaty. Zaczyna dziać. Dobrze, na razie wystarczy może. Jak krzyknąłem, co się zaczyna dziać, to chodziło o to, co się dzieje z materiałem tematycznym. Najpierw to zanalizujmy, a potem postaram się Państwu to wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Otóż, tak jak wspomniałem, w moście łączącym pierwszy temat z drugim tematem, co ma się dziać? Ma zostać zmieniona tonacja. Pamiętacie Państwo, musimy mieć temat drugi w sonacji durowej, więc musi się wydarzyć modulacja w moście. To się robi zazwyczaj właśnie modyfikując troszeczkę motywy tematu, tak, że one zmieniają jakby swoją trajektorię i wchodzą w inną tonację. I teraz spróbujemy to zanalizować tutaj, ponieważ to formalnie ta pierwsza część wcale nie jest łatwa, ale nie jest też przesadnie skomplikowana, jeżeli się ją dobrze wytłumaczy. Na co liczę dzisiaj, że to uda mi się zrobić. Analiza tematu pierwszego. Temat pierwszy skonstruowany jest w sposób znowu taki skonstruowany, że zawiera w sobie cztery części na przestrzeni bardzo krótkiego fragmentu, cztery motywy, z których każdy może być, ma potencjał na to, aby być używany później. Pierwszy motyw to jest opadające pięć nut. To jest, proszę Państwa, pamiętam, kiedyś byłem na kursie mistrzowskim u wybitnego profesora Arie Wardi z Izraela, który właśnie, grałem mu tą sonatę i który właśnie mówił, że ten początek to jest taka pieczątka i jeszcze taki charakter ma, że jestem pianistą. Pianistą. Dlaczego? Taka pieczątka. Ano dlatego, że jest pięć nut, mamy pięć palców. Więc możemy to zagrać pięcioma palcami. Wszystkimi pięcioma palcami. Ja akurat tak nie gram tego,
bo wolę inne palcowanie, ale można w ten sposób zagrać. Jest to jakiś rodzaj symbolu. Na pewno charakter jest maestoso, a więc jest majestatyczny i od początku chwyta nas jakoś tak za gardło tym swoim dumą i tym swoim majestatem. I to jest pierwszy motyw, zapamiętajmy go sobie. Ta 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 tam. Pięć nut. Drugi motyw to są trzy nuty. Do góry i na dół. Trzeci motyw. 2, 3, 4, 5, 6. To jest 6 nut szybkich. Pam, 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 pam. I czwarty motyw. To są znów 3 nuty. Opadające. I to jest właściwie cały temat pierwszy. Znaczy nie jest cały, bo on się powtarza, ale całość materiału motywicznego, na którym oparty jest i zbudowany temat pierwszy. Jeszcze raz. Pierwszy. Trzeci. Czwarty. I na to jest odpowiedź. Znamienne, że Chopin nie rozwija tego tematu, bo nie zaczyna go od cichego, tylko zaczyna go głośno, prawda? Od samego początku. Po czym nagle wszystko jest tąpnięcie i ten sam temat pokazany jest w tonacji cichej. Tak jakby Chopin sam się przestraszył swojej odwagi rozpoczęcia utworu w taki sposób. Co jest dalej? Teraz, proszę Państwa, mamy coś, co przypomina most i wygląda, i naprawdę każdy muzykolog daje się tutaj nabrać, muszę to niestety powiedzieć, że to już jest most. Posłuchajmy, dlatego że Chopin bierze pierwszy motyw tematu i przechodzi nim przez różne tonacje. I dalej. Do czegoś, co na pierwszy rzut ucha wydaje się, że nie jest już tematem, ale to jest wzięte z motywiki tematycznej, ponieważ jeden z motywów tematu, ostatni konkretnie, to było opadające trzy nuty. I tutaj Chopin kontynuuje. Mamy taki moment napięcia. I przygotowanie pod drugi temat. Brutalnie przerwane. Tu może się na chwileczkę zatrzymać. Proszę Państwa, Chopin chyba celowo chce wyprowadzić wszystkich w pole. Ja od początku, jak grałem tą sonatę, kiedy grałem ją już świadomie, to miałem takie wrażenie, jakby Chopin celowo, specjalnie, no to już był wiek Chopina, kiedy się kompletnie nie przejmował krytyką, który specjalnie chce wszystkich zmylić. To ma głębszy sens, bo to, co teraz Państwu zagrałem, to z formalnego punktu widzenia, jeżeli ktoś słucha sonaty pierwszy raz, to jest to drugi temat. Ale jeżeli ktoś słucha dalej, to potem nagle ze zdumieniem, drapiąc się w głowę, myśli sobie, ach no, ale się dałem nabrać, jaki ja jestem głupi, dałem się nabrać. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwy drugi temat objawi się trochę później. To jest tylko jakby takie delikatne jego przygotowanie, swoją drogą, motywicznie początek jest jakby z drugiego tematu, o czym zaraz będziemy rozmawiać. Ale proszę posłuchać, jak zbudowany jest ten taki, nazwijmy to fałszywy drugi temat, bo to myślę, że jest najlepsze określenie. Fałszywy drugi temat polega na tym, że mamy rozmowę dwóch głosów.
wszystko jest przerwane takim całym ustępem, który zaraz Państwu zagram, który właściwie już jest prawdziwym mostem. Czyli od tego momentu można by powiedzieć, że zaczyna się już most prawdziwy. Grupa tematu pierwszego. I nikt, żaden kompozytor, proszę Państwa, żaden, nie napisał czegoś takiego. Jeśli ktoś zna, to proszę mi powiedzieć, bo ja nie znam. Żeby w grupie tematu pierwszego umieścić temat pierwszy, fałszywy most i fałszywy drugi temat, proszę Państwa. I dopiero po tym fałszywym drugim temacie umieścić prawdziwy most. A potem prawdziwy drugi temat. Dlatego, to jest jeden z powodów, zaraz będziemy mieli drugi, ale to właśnie dlatego utwór był niezrozumiany. Utwór był zbyt wąsko patrzono na niego. Nie zrozumiano tego zabiegu. Jest bardzo ważny zabieg. Posłuchajmy jeszcze raz fałszywego drugiego tematu. Zaczyna się, proszę Państwa, drugi temat, jedna z najpiękniejszych melodii, jakie znam. Melodia o miłości, otwierająca serce, dająca nam takie jakieś poczucie takiej radości ekstatycznej, napisana w tak wokalny sposób, że każda śpiewaczka operowa marzyłaby o tym, żeby zaśpiewać to. Zaraz to Państwu zagram, ale chciałbym o tym drugim temacie troszkę porozmawiać. Myślę, że do tego momentu wszystko jest jasne, prawda? Pierwszy temat, potem most, pseudomost, pseudotemat drugi, fałszywy, potem prawdziwy most i dochodzimy do tematu drugiego. Temat drugi. W zasadzie u Mozarta, u Beethovena, u innych kompozytorów, a nawet w sonacie bemol. Temat drugi, no to właściwie była jedna melodia, Nie zdarzyło się właśnie, nie zdarzało się, żeby on miał więcej jakichś rozbudowanych tematów w sobie. Proszę Państwa, to co się dzieje tutaj, przechodzi jakiekolwiek pojęcie i jakąkolwiek racjonalność. Chopin jest tak hojny, że właściwie to też było niezrozumiałe. Nikt tego nie zrozumiał dlaczego. Twierdzono, że forma zawaliła się, ponieważ temat drugi jest zbyt rozbudowany. Jak bardzo rozbudowany, zaraz to Państwu pokażę. Ja osobiście jestem bardzo Chopinowi za to wdzięczny, bo to jest tak piękny temat, że nie chcemy, żeby się kończył. Natomiast na to, dlaczego tak jest, też mam swoją filozofię i odpowiedź, o której Państwu zaraz opowiem, ale najpierw policzmy, ile różnych melodii lub jakby materiałów melodycznych można w tym drugim temacie wyodrębnić. Pierwszy. Równie piękna, a może piękniejsza.
trzecia melodia. Co dalej? Koniec? Ależ nie. Czwarty ustęp, który również należy do tematu drugiego. Ustęp. I jak w Kanie Galilejskiej, jak w Ewangelii, najlepsze wino zachowane aż do końca. Tak i tutaj Chopin, najcudowniejszą muzykę, jeśli jeszcze może być bardziej, a może się okazuje, zostawia na sam koniec. Już piąty ustęp, posłuchajmy. Słodka muzyka nieba, niebiańska. Masaż dla duszy. Krótki epilog. I powtórzone wszystko. Wszystko od początku. A więc... Myślę, że jesteśmy zszokowani wszyscy. Ja byłem bardzo zszokowany, jak to odkryłem i policzyłem te ustępy. Pierwszy, drugi piękniejszy, potem trzeci, taki bardzo namiętny, potem czwarty, który jest taki troszeczkę kokieteryjny i potem piąty, który jest takim ukoronowaniem całego tego tematu. Proszę Państwa, takie nieodparte wrażenie mam, jakby Chopin chciał nas znokautować pięknem. Jakby chciał, po prostu wydobył wszystko, co tylko z siebie miał. Wrażenie i moja filozofia na to i wrażenie, zawsze jak to grałem i uczyłem się tego, było takie, że miałam nieodparte wrażenie, że Chopin odczuwał, że umiera. Odczuwał, że nie będzie może miał już siły pisać sonaty albo nawet innych utworów. Bo jakież inne wytłumaczenie, proszę Państwa, mamy na to, że pięć ustępów, z których każdy mógłby być osobnym utworem. Chopin mógł napisać inne sonaty, mógł napisać nocturn na podstawie tego, albo jakikolwiek inny utwór. On to wszystko wrzuca w jeden worek. One są niepasujące do siebie? Niektórzy muzykolodzy tak uważają, ja tak nie uważam. One wspaniale się uzupełniają, bo każdy z nich jest odrobinę inny, ale opowiada o tym samym. To jest pięć różnych oblicz miłości. Można by tak wspaniale poetycko powiedzieć. O, bardzo pięknie mi się to udało teraz wymyślić. Aż sam jestem z siebie dumny. Czasem się zdarza. Pięć różnych oblicz miłości. I na zakończenie epilog. I właściwie na tym mógłbym zakończyć opowieść o tym drugim temacie. Ale jeszcze raz go zagram. A jakże, wiem, że się wszyscy cieszymy. Ja najbardziej chyba. Dla mnie to jest niezwykła przyjemność. Śpiewanie tego tematu. I właśnie chciałbym Państwu pokazać, jak to jest wokalnie. No już nie może lepiej napisać kompozytor czegoś dla śpiewaka, co się samo śpiewa. Oddech. Oddech i odpowiedź na tą frazę. Oddech. Oddech. Oddech.
praktyczkę, która osiąga najwyższy dźwięk, taki z wibratem, i ona trzyma go i trzyma i cieszy się na ściarki, aż przechodzą. Tak to jest napisane, proszę Państwa. Tak, i potem powoli opada. I konkluzja. I druga fraza. Troszkę szybsza. Pełna namiętności, trzecia fraza. Nagle zerwana niespodzianką. Taki teraz kokieteryjny fragment, leggero, bardzo lekko. Masaż dla duszy, muzyka nie z tego świata. Uwaga, ostatni ustęp epilogu. Zanalizujmy go. Lewa ręka, bardzo ważny motyw, który się pojawia tutaj, właściwie nowy motyw, można powiedzieć. Jego pianista musi koniecznie wydobyć. To jest coś absolutnie kluczowego. Jeżeli on nie jest wydobyty, nie jest usłyszany przez słuchaczy, to cała interpretacja sonaty jest zrujnowana. Zaraz Państwo zrozumieją dlaczego. Posłuchajmy tego jeszcze raz. To jest w basie, więc to jest trudno wydobyć. To trzeba naprawdę dobrze wydobyć. A prawa ręka... Teraz, dlaczego to trzeba wyrobić? Wsłuchajmy się w przetworzenie, a więc rozpoczyna się część środkowa, przetworzenie. Zagram Państwu pierwszą część tego przetworzenia. Proszę mi powiedzieć, z czym się to Państwu kojarzy. A więc końcówka jeszcze raz ekspozycji. I początek. Uwaga. Może wystarczy. Wiem, bardzo skomplikowane, bardzo trudne w zrozumieniu. Zaraz to Państwu wszystko postaram się bardzo prosto, jak najprościej się da wytłumaczyć, bo przy odrobinie dobrej woli da się to rozebrać i zrozumieć istotę i rdzeń tego fenomenalnego, genialnego fragmentu. Pierwszy początek, proszę Państwa, przetworzenia. To jest jeden z najlepiej tutaj zapisanych fragmentów tej sonaty. Naprawdę. Nie wiem, czy słyszeli Państwo tutaj fugę, fugato, fugę. A więc Bach
A więc Chopin nawiązuje do Bacha i do Beethovena, który w ostatnich sonatach swoich pisał fugi. Chopin pisze polifonię, czterogłosową aż fugę, fugato bardziej, bo to nie jest fuga taka długa. My to nazywamy fugatem, no ale nazwijmy to fugą. Ja tak mówię o tym, myśląc, że Państwo wiedzą, co to jest fuga, ale no nie bez powodu, a no dlatego, że przy okazji opowiadania bodajże o mazurku cismol. Grałem Państwu kawałek fugi Bacha i opowiadałem o tym, czym jest fuga. Jeżeli nie oglądali Państwo tego filmu, ja się nie obrażam, ale bo gorąco zachęcam do znalezienia tego. To jest mazurek opus 50, numer 3, cismol. Proszę sobie zobaczyć, tam jest bardzo dokładnie wytłumaczone. Ponieważ tutaj zbyt długo by mi zajęło znów. W każdym razie chodzi o to, że temat pojawia się w czterech głosach po kolei, ten sam. Czym jest temat? To jest temat. Tam, ta, 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 ta. Co to jest? A no właśnie, to jest to, co powiedziałem Państwu, żeby wydobyć w lewej ręce. To jest zakończenie ekspozycji. Taki pozornie niewinny, z pozoru niewinny, nic nieznaczący motyw, który w ogóle przez całą sonatę nie było go. I on się pojawia pod koniec ekspozycji jako coś niby nieważnego. Zyskuje nowe życie w przetworzeniu. Otwiera przetworzenie. A więc jeszcze raz posłuchajmy zakończenie. Może tak, cały epilog. Uwaga! I rozpoczyna się fugato. Zaczyna się pojawiać ponownie motyw czołowy sonaty. Motyw czołowy sonaty, on się tutaj znów reaktywuje. On już na samym początku tej fugata jest słyszalny. Pierwsze czoło. Uwaga! Temat czołowy. Ta, 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 tam. Jeszcze raz temat fugi. I od tego momentu rozpocznie się epatowanie motywem tematu pierwszego. Ta, 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 tam. Tych pięciu nut, a potem tego drugiego motywu. Tam, pam, 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 pam. Temat pierwszy przetwarzany. Posłuchajmy, jak mistrzowsko przetwarzany temat pierwszy. Zagadka.
proszę Państwa, to jest oczywiście przetwarzany drugi temat, ale drugi temat miał 5 ustępów. Który z tych 5 był przetwarzany? Trudne pytanie. Numer 2. I tylko i wyłącznie numer 2. Chopin wybiera z tych 5 drugi. Drugi, który brzmiał tak. Dlaczego akurat drugi tak chciał? Ale oczywiście pasuje to wyśmienicie tutaj. I mamy to przetwarzane. Moment uspokojenia, który jest dalej przetwarzaniem tego samego tematu, który mieliśmy tutaj. Tylko teraz jest to znów polifonicznie. Proszę posłuchać. Nie w ogóle nie zauważając, weszliśmy do repryzy, a więc do części trzeciej, czyli w zasadzie powinniśmy mieć pierwszy temat. Chopin, tak jak w sonacie bemol i tak jak w obydwu swoich koncertach fortepianowych notabene, rezygnuje z pokazania po raz kolejny tematu pierwszego w repryzie. A więc repryza jest niepełna. Zamiast tematu pierwszego pokazuje fragment grupy tematu pierwszego, a właściwie ten taki fałszywy most. Ale, żeby było ciekawie, to, proszę Państwa, Chopin omija całkowicie fałszywy drugi temat. W ogóle go już nie daje. I dlatego też jesteśmy pewni, że to nie był drugi temat, bo jego po prostu nie ma w repryzie. Omija zupełnie, czyli mamy fragment tego fałszywego mostu i potem prawdziwy most, który doprowadza nas do tematu drugiego. Posłuchajmy tego teraz w całości. Państwu. Cieszmy się nim. A dlaczego nie? Ja to tak uwielbiam grać.
najbardziej uduchowiona z nich wszystkich. Najbardziej dojrzała. Teraz wszystko się uspokaja. I właściwie jest koniec. Tylko, że to nie jest koniec, ponieważ Chopin nie chce kończyć tego cicho, więc dodaje kodę. Kodę, która wybucha. Jeśli jeszcze mają Państwo wątpliwości, że jest to utwór genialny, to teraz Państwu pokażę, z czego jest zbudowana koda. Uwaga! Tak, proszę Państwa, tak, z materiału, który był na samym początku utworu. Geniusz Chopina osiągnął szczyt, który jest nieprawdopodobny. Spiął klamrą całą tą pierwszą część. Jeśli ktoś jeszcze próbuje powiedzieć, że utwór jest niespójny, że jest jakiś taki porozrywany, że nie ma sensu architektonicznego, to cóż, do mnie to nie przemawia. Co więcej, widzę dowody na to, jak bardzo genialnie jest to przemyślane. Znamienne, że niezrozumiany został Chopin przez współczesnych, prawda? Ale tak bywa często. Często tak bywa, że dopiero po czasie naprawdę się docenia arcydzieła tego typu. I to również jest właśnie przykład na to. Pierwsza część, którą można też nazwać balladą troszeczkę, ponieważ ona też ma takie przeobrażenia balladowe. Ma fragmenty takie nokturnowe, jak to ten drugi temat. Ogólnie pełna wspaniałej, niewypowiedzianej treści. Zapraszam Państwa teraz do posłuchania mojego wykonania tej sonaty z koncertu w Japonii. Był to mój debiut. Oficjalny, solowy debiut w Japonii. Mój pierwszy występ w Japonii kiedykolwiek. Byłem bardzo przyjęty, wielkie emocje i niezwykła inspiracja. Bardzo miło wspominam ten koncert i chciałbym się właśnie nim z Państwem podzielić. Cały, zarejestrowany jest ten koncert cały, można go posłuchać w całości na YouTubie. Ma dwie części, jest w dwóch filmach, także zachęcam do obejrzenia. Serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku o części drugiej. Do widzenia.